Witam bardzo serdecznie wszystkich zaproszonych gości na uroczystości związane z otwarciem nowego skrzydła szkoły. Witam Państwa w takim nietypowym miejscu, ale żeby wejść do środka, najpierw trzeba dokonać uroczystego przecięcia Sejmu. Witam serdecznie Pana posła na Sejm Rzeczpospolitej, Pana Tomasza Szymańskiego. Witam niezmiernie serdecznie Pana Prezydenta Miasta Widząca, Macieja Zdanowskiego. Jest mi niezmiernie powitać miło Wiceprezydenta Widziąca, Pana Szymona Gurgina. Naszym gościem jest dzisiaj Pani Dyrektor Wydziału Edukacji, Pani Kamila Melkowska-Lemke. Witam serdecznie Pani Dyrektor. Witam serdecznie przedstawiciela firmy Solgrup, Pana Janusza, przepraszam bardzo, Marszałkiewicza. Witam bardzo serdecznie architekta, projektanta tego budynku, Pana Tomasza Czajkę. Witam serdecznie inspektora Wydziału Inwestycji, Pana Grzegorza Cyrankowskiego. Witam bardzo serdecznie przewodniczącą Rady Rodziców, Panią Bożenę Nowakowską. Proszę Państwa. Jeszcze mamy lokalnego radnego, Pana Macieja Gwórczyka. Witam serdecznie. Z tej dzielnicy. Tak, radnego tej dzielnicy, Pana Macieja Gwórczyka. I bardzo proszę, Panie Prezydencie, o dokonanie tego uroczystego przecięcia stęgi. To może poproszę Państwa wszystkich tutaj, to znaczy, słuchajcie, to jest wielka radość i wielka uroczystość. Ja myślę, że to nieprzypadkowe akurat, że w tej dzielnicy rozbudowujemy szkołę, dlatego że Owczarki w ostatnich 5 latach tutaj przyrosło ponad 1000 kolejnych mieszkańców. To jest jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dzielnic Grudziądza. Ta szkoła także jest jedną z najbardziej dynamicznie się rozwijających. Powiem, w ostatnich 5 latach, z tego co wiem, Pani Dyrektor, podwoiła się liczba uczniów prawie. Więc ta rozbudowa jest bardzo ważna. Poprawi niesamowicie komfort funkcjonowania zarówno kadry, ale przede wszystkim dzieci. Oddajemy dzisiaj 12 nowych sal lekcyjnych, całe kompleksy, sanitariaty, szatnie. Zmodernizowaliśmy też salę gimnastyczną, a więc jest to kompleksowa modernizacja tego obiektu. Tak jak Państwo już zauważyli, Pani Dyrektor nam to pokazała, mamy też cały piękny kompleks boisk, także placu zabaw, które zostały zrealizowane w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego, a więc ten zakątek zupełnie zmienił swój charakter. Obok jest prywatna inwestycja, ale gdzie zaczęło od niedawna funkcjonować przedszkole. Żłobek zbudowany. Tak, to żłobek jest budowany, a więc w ten sposób powstał piękny, wydaje mi się, bardzo urokliwy kompleks taki szkolno-przedszkolno-żłobkowy, a więc dedykowany dzieciom, młodzieży z bardzo właśnie dobrą infrastrukturą do uprawiania różnego rodzaju dyscyplin sportowych. A więc ja się bardzo, bardzo cieszę. Chciałbym też powiedzieć, że to jest pewna konsekwentna polityka. W ostatnich 2 latach zainwestowaliśmy w infrastrukturę oświatową prawie 19 milionów złotych. Ta inwestycja jest jedną z największych inwestycji prowadzonej inwestycji w oświatę, w infrastrukturę oświatową w ostatnich latach. To jest ponad 7 milionów złotych.
taka inwestycja, pomijając budowę sal gimnastycznych, no nie była prowadzona w Grudziądzu od kilkudziesięciu lat. Bodajże ostatnia inwestycja polegająca na budowie sal lekcyjnych zakończyła się w latach 90. Była to inwestycja bodajże na osiedlu lotnisko. A więc te 19 milionów to nie tylko szkoła podstawowa numer 4, to także modernizacja budynku 4 liceum ogólnokształcącego, to jest modernizacja szatni w szkole podstawowej numer 16, to jest budowa boiska w szkole podstawowej numer 3, czy teraz realizowana chociażby budowa boiska w szkole SP 17, tak zapomnianej szkole, tak zaniedbanej. A więc to jest element konsekwentnej polityki inwestowania w naszą przyszłość, w nasze dzieci. No szkoda, że ich dzisiaj tutaj może nie ma, ale wszyscy żyjemy nadzieją, że za kilka tygodni wszystko wróci do normalności i tutaj będzie tętniło życie. My na to jesteśmy przygotowani. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy tak sprawnie poprowadzili tą inwestycję. Pewnie trzeba zacząć od projektantów, bo to zawsze oni tworzą koncepcję i robią coś, co od tego zależy dalszy przebieg procesu inwestycyjnego. Dziękuję. Ten obiekt bardzo fajnie się skomponowuje, ten cały tutaj zielony zakątek, więc gratuluję projektantowi, panu Tomaszowi Czajce. Dziękuję firmie wykonawczej, która, powiem szczerze, bez problemów i w czasie, a więc nawet przed czasem, bardzo sprawnie zrealizowała tą inwestycję. To grudziądzka firma Solgrud i nie mamy się czego wstydzić, że w naszym mieście funkcjonują tak dobre firmy wykonawcze, które realizują sprawnie i w terminie projekty inwestycyjne. Bardzo dziękuję moim pracownikom, tym, którzy nadzorowali tą budowę, która no, też wymagała oczywiście tutaj dużego zaangażowania z ich strony. Dziękuję pani dyrektor, bo wiem, że też było trudne funkcjonowanie w tym czasie, kiedy normalnie szkoła funkcjonowała. Dziękuję wszystkim państwu pracującym w tej placówce za tą cierpliwość, ale myślę, że warto było czekać na ten dzisiejszy moment, kiedy wspólnie, razem możemy oddać ten budynek do użytku i będzie on z pewnością służył przez dziesiątki lat naszym dzieciom. Przypomnę, że już za 2 lata ta szkoła będzie obchodziła 50-lecie, a więc nie wiem, co pani dyrektor wymyśli na 50-lecie, bo właściwie już dzisiaj to wyprzedzamy i taki prezent przed tym 50-leciem tej szkoły no, jest naprawdę super prezentem. Ta szkoła, słuchajcie, powstała jeszcze zanim owczarki były włączone do Grudziądza, bo powstała w 72 roku. Owczarki chyba formalnie, jak dobrze pamiętam, to jest 75 czy 6 rok, a więc 4 lata później, czyli zaczynała funkcjonować ta szkoła jako szkoła de facto gminna, wiejska można powiedzieć. Dzisiaj naprawdę owczarki zmieniły zupełnie charakter. Tak jak powiedziałem, w ostatnich 5 latach mamy tutaj ponad 1000 nowych mieszkańców i ta dzielnica ma dużą dynamikę jeszcze taką rozwojową. Jeszcze raz wszystkim gratuluję, dziękuję. Nie wiem. Pan prezydent pierwszy. A jeszcze jak on pierwszy? Słuchaj, ja aha, bo to tak każdy po kawałeczku, tak? To proszę to teraz pani dyrektor. To ja już dokończę. Tak, proszę bardzo. To będzie symboliczne. No. Słuchajcie, widać, że dzieciaków nie ma. Nożyczki się stępiły, więc nie użyj. To ja dokończę. Słuchajcie, tak? Dobra. Udało się.